Kiedyś swobodnie rozmawialiśmy u Łukasza o dojeżdżaniu do pracy i to był taki pierwszy pomysł. Padła idea skuterka, ale stwierdziliśmy, że skuterek to chyba się nie sprawdzi na dłuższą metę. No i pierwszy kupił Łukasz. Nie ukrywam, że to Łukasz mnie namówił na motocykle. Dwa razy byliśmy na Erasmusie bez motocykli. Było świetnie, no ale szukaliśmy czegoś innego. W międzyczasie ja kupiłem motocykl, no i pojawiła się idea, czemu by nie jechać właśnie na motocyklach, odwiedzić jakąś uczelnię. Pierwszy nasz pomysł właśnie to była Rumunia. Myślę, że udany. Chętnie pojedziemy gdzieś jeszcze. Stąd pomysł teraz na kolejną wyprawę. Jest wiele sposobów, żeby się wybrać na Erasmusa. Transport jest właściwie dowolny. Można polecieć samolotem, można wsiąść w auto, pojechać. Ale najfajniej jest wsiąść na motocykl. W ubiegłym roku byliśmy w Bukareszcie na Politechnice. W sumie zrobiliśmy 3000 km, niecałe 2800. 4 dni jazdy w jedną stronę, 5 dni pobytu na uczelni w Bukareszcie, 4 dni jazdy w drugą stronę, głównie szutry w Rumunii, boczne drogi, przelot przez Węgry i zabawa w Tatrach po stronie polskiej i słowackiej. To jest przyjemność, tak, rekreacyjna jazda, niespecjalnie duże prędkości, zabawa w tak zwanych winklach i agrafkach, czyli zakręty, serpentyny. Trasa Transfăgărașan w Rumunii, Transalpina. Fantastyczne trasy dla motocyklistów. W zeszłym roku Morze Czarne, no to w tym roku Adriatyk, czemu nie? Dubrovnik, przepiękne miasto. Byłem tam bardzo krótko, chętnie go odwiedzę w szerszym gronie. Myślę, że motocykl to jest dobry kierunek. Był też pomysł wyjazdu do Estonii, no ale ze względu na warunki pogodowe, no i nie ukrywam, też trzeba by było jechać przez dużą część przez Polskę, a chcemy jednak odwiedzić inne kraje, tak? Tutaj mamy Słowację, tutaj mamy Węgry, dużą bardzo, praktycznie całą Bośnię i Hercegowinę przejeżdżamy, no i w końcu kawałeczek Chorwacji. Reakcje ludzi są bardzo pozytywne, uprzejmi, serdeczni, wychodzą pomachać. Spotkaliśmy fantastycznego mechanika w Bukareszcie, Radu Konstantin. Spędziliśmy tam trochę czasu, przejrzał maszyny, czy wszystko w porządku. Doskonałe doświadczenie.